Będąc w Rosji, w Krasnojarsku, znaleźliśmy wiele polskich śladów i ponownie z podobnym zadaniem zmierzyliśmy się w Polsce. Szukając rosyjskich śladów na Śląsku, nasza grupa wideo odbyła podróż w czasie. Pierwszym przystankiem naszej długiej wędrówki przez historię jest Sosnowiec. 100 lat temu w tym mieście przebiegała granica trzech mocarstw – Austro-Węgier, Prusów oraz Imperium Rosyjskiego. Przedmiotem naszego zainteresowania jest część należąca do carskiej Rosji, gdzie do dzisiaj możemy znaleźć ślady Rosjan. 7 października 1884 roku została wyświęcona cerkiew pod wezwaniem świętego Aleksandra Newskiego, która mogła pomieścić 250 osób. 28 listopada 1889 roku została poświęcona druga cerkiew pod wezwaniem świętej Wiary, Nadziei, Miłości i Matki ich Zofii. Za czasów panowania rosyjskiego toczyło się tutaj życie identyczne jak w Rosji. Z tym też związany jest obrządek religijny. Większość mieszkańców Sosnowca byli to ludzie wyznania prawosławnego. Ciekawym faktem jest to, że do dzisiaj na Śląsku o Sosnowcu mówi się jak o zagranicy. Udało nam się znaleźć kilka informacji na temat rosyjskich śladów w Sosnowcu. Po I wojnie światowej Sosnowiec był jednym z największych skupisk ludności rosyjskojęzycznej. Władze prześladowały jednak prawosławnych i w 1938 roku wyburzyły jedną z cerkwi. W latach 1891-99 liczba wiernych wzrosła z 1000 do prawie 2000. W czasie II wojny światowej parafia liczyła około 400-500 osób. Obecnie w województwie śląskim jest zarejestrowanych około 300 osób wyznania prawosławnego. Niektórzy z nich przyjeżdżają nawet z bardzo daleka, jak na przykład z Kędzierzyna na Koźle i biorą udział w mszach. Najwięcej ludzi przychodzi jednak w czasie świąt, zwłaszcza na Paschę. Prawie nie pozostało potomków z czasów carskiej Rosji. Jedynym śladem ich obecności jest cerkiew i prawosławny cmentarz. Ze względu na mieszane rodziny są tam pochowani nie tylko ludzie wiary prawosławnej, ale także katolickiej i innych. Świadczyło to o stałych kontaktach Rosjan z ludnością polską 100 lat temu. Na dzień dzisiejszy cmentarz zachował się w bardzo dobrym stanie. Rosyjskich śladów na Śląsku można też szukać w Zabrzu już w XIX wieku, w epoce, w której Śląsk zyskuje na znaczeniu w całej Europie z powodu rozwijającego się przemysłu, wprowadza się tutaj Katarzyna Slepcow. Tę młodą, niedawno rozwiedzioną i piękną Rosjankę sprowadza do Świerklancja w 1887 roku tutejszy magnat i przemysłowiec Guido von Donesmarck. Nie przeszkadzało jej, że był od niej starszy o 32 lata, aby wyjść za niego za mąż. Katarzyna Slepcow, później Henkel von Donesmarck, opisywano jako drobną dziewczynę o bujnych włosach i niezwykłej urodzie. Mimo że była wyznania prawosławnego, zgodnie z obowiązującymi obyczajami założyła dom dobroczynny, który prowadzą do dziś siostry Bormełuszki. Hrabina urodziła dwóch synów, Gwidotto i Krafta. Cała rodzina von Donesmarck miała ogromny wpływ na rozwój Górnego Śląska. W ich rękach znajdowało się wiele kopalń i hut oraz ziemi. My znowu w XX wieku. Появление русских на польской земле в эти годы связано с трагическими событиями. Лишь с 1919 года Польша получила независимость. До этого времени часть территории принадлежала Российской империи, Пруссии и Австро-Венгрии. В годы Первой мировой войны множество русских военнопленных работали в Силезии, в частности на шахтах. Большинство из них умирало от тяжкого труда и плохих санитарных условий. Мы посетили кладбище военнопленных в городе Катовице, открытого с 1920-х годах. С 1917 года это было кладбище союзных войск. Сейчас там в нем покоятся русские и румынские воины, погибшие во время и после Первой мировой войны. Второй нашей остановкой было еврейское кладбище в городе Забже, образованное в 1870-х годах. Во времена национал-социализма русские евреи были в немилости наравне с евреями других стран. Нам показали место братской могилы, куда каждый день привозили людей с шахт. Были случаи, когда жители Забжи, видя страдания заключенных, пытались им помочь, но удавалось это редко.
Мы снова перемещаемся во времени. Следующая наша станция – Вторая мировая война. Русские следы в это время мы нашли в двух городах. Первый посещаемый нами город Катовицы, в котором стоит памятник благодарности Красной Армии. Его поставили за заслуги красноармейцев. За освобождение Польши отдали жизни более 600 советских воинов, и их прах находится в польской земле. На месте памятника благодарности Красной Армии ранее располагался памятник немецким королям, позднее – силезским повстанцам. В будущем его опять думают заменить, возможно, на памятник Рейгану. Данный памятник является ярким примером бурных исторических событий польского государства, а также области Верхней Силезии. Но жители города Катовицы не забыли о советских солдатах, павших в данном регионе. Кладбище Красной Армии, которое мы посетили, выглядит ухоженным весь год, особенно 1 ноября, оно блестит чистотой, повсюду цветы и свечи. Второй посещенный нами город Забжа. Там мы были на кладбище советских военнопленных. Оно находится не в центре города, а в парке на его окраине. От историка мы узнали, почему этот некрополь находится не в черте города, а в парке. Здесь раньше находилось пастбище. Когда пастухи пасли коров, то они случайно наткнулись на останки тел. Как оказалось, это были тела военнопленных, которые во время войны трудились на каторжных работах в соседних шахте и на других промышленных предприятиях города Забжа. Перезахоронение кладбища произошло в 1957 году. По словам историка, здесь покоится около 200 человек. 80% из этого количества – это советские военнопленные, а 20% – жители тогдашнего немецкого города Забжа, которые погибли при оказании сопротивления войскам Красной Армии. На кладбище установлен обелиск, вокруг которого расположена колонна с цепями. 32 братские могилы разделяет аллея. Надгробие выполнено из мрамора. 20 век двумя мировыми войнами принес много несчастья и горя для жителей стран Европы, а также осложнил польско-русские отношения. Мы продолжаем наше путешествие во времени поисков русских следов в Верхней Силезии. Одним из таких следов является город Катовицы. Нас заинтересовал тот факт, что в прошлом этот город назывался Сталинградом. А почему так было, вам расскажет наш эксперт. Это было największe wówczas centrum przemysłowe w Polsce. Także miasto rzeczywiście potężne i prawdopodobnie właśnie dlatego wybrano je dla zmiany nazwy. Trzeba również powiedzieć, że nie tylko miasto otrzymało nazwę Stalinogród, ale także województwo było województwem stalinogrodzkim, a także kopalnia Katowice nosiła nazwę Stalinogród. Wymianę tablic, wymianę pieczątek rozpoczęto właściwie bezpośrednio po śmierci Stalina, natomiast odpowiednie akty prawne wymagały nieco czasu, także trwało to jeszcze miesiąc, aż nazwa uzyskała status formalny. Przyczyna, dlaczego wybrano właśnie Katowice, nie jest do końca znana. Wiadomo, że rozważano także inne miasta, zwłaszcza nowe miasta przemysłowe powstałe po II wojnie światowej, takie jak Nowa Huta, dzisiaj dzielnica Krakowa, albo Tychy, także na Górnym Śląsku. Anegdota mówi, że rozważano także Częstochowę, ale ze względu na to, że jest to centrum pielgrzymkowe, zrezygnowano z tego pomysłu. Po roku 1956, na fali odwilży w Związku Radzieckim, rezygnowano ze wszystkich prób upamiętnienia Józefa Stalina, kiedy zdano sobie sprawę na podstawie, w oparciu o referat Chruszczowa, zdano sobie sprawę z istoty systemu stalinowskiego. Próbowano jakby zrzucić te wszystkie ślady pamięci. Znaczy, tam był Stalingrad, tutaj był Stalinogród, według polskiej gramatyki. Takich miast też było więcej. Na przykład w Bułgarii Warna, czy w Rumunii Braszów. Podobne miasta były także w NRD, Stalinstadt, czy na Węgrzech, więc była to ogólno wschodnioeuropejska polityka upamiętniania. Ostatni przystanek w poszukiwaniu rosyjskich śladów na Górnym Śląsku to współczesność. Podczas spotkania z naszymi ekspertami udało nam się zdobyć wiele informacji na temat Rosjan w Polsce i sytuacji języka rosyjskiego dzisiaj. Mniejszość rosyjska istniała w Polsce już przed II wojną światową i liczyła około 140 tysięcy osób. Po wojnie pozostało tylko 20-30 tysięcy, co było związane ze zmianą granic, ale także z obawą przed represjami. Obecnie w Polsce żyje około 10-13 tysięcy osób pochodzenia rosyjskiego. Rosjanie zamieszkują przede wszystkim województwo warmińsko-mazurskie i podlaskie. Ich skupiska są widoczne w dużych miastach Białystok, Łódź, Warszawa. Nam udało się spotkać i porozmawiać z jednym z Rosjan mieszkających w Polsce. Aleksander Maceradi urodził się na Krymie. Jego mama była etniczną Greczynką, a tata Rosjaninem. On sam mieszka w Polsce już 17 lat i jest znany przede wszystkim z tego, że śpiewa rosyjskie balady i romanse.
a dzięki niezwykle ciepłemu ujmującemu głosowi przekazuje słuchaczom cząstkę rosyjskiej duszy. Podczas swoich występów pan Aleksander nieraz przekonał się, że wielu Polaków zna słowa rosyjskich pieśni i bez problemu śpiewają razem z nim. Opowiedział nam także, że nastawienie do Rosjan jest w Polsce różne, ale nigdy nie spotkał się z jawną, stuprocentową agresją. Trudne stosunki są winą niełatwiej dla obu krajów historii, napiętej polityki i braku zaufania. Dlatego też my, jako młodzież, której łatwiej jest się porozumieć, chcemy nawiązywać nowe kontakty, zaprzyjaźniać się i nie popełniać błędów w przeszłości. Nawiązywanie kontaktów polsko-rosyjskich staje się coraz łatwiejsze, ponieważ coraz więcej osób chce się uczyć języka rosyjskiego, który jest bardzo podobny do polskiego. Na Uniwersytecie Śląskim jest Wydział Filologii Rosyjskiej. Jeśli chcesz, możesz wybrać jedną z czterech specjalizacji. Język tłumaczeniowy, język biznesu, rusoznawstwo, nauczycielstwo. Uniwersytet Śląski organizuje również wyjazdy na studia do Moskwy, Dni Rosyjskie, a także istnieje program 151 umożliwiający studiowanie w Polsce osobom spoza Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że nauka języka rosyjskiego, fakt, że wielu Rosjan mieszka w Polsce, organizowanie takich projektów i wymian jak nasza pozwoli na zacieśnienie stosunków polsko-rosyjskich i w przyszłości zaowocuje pięknymi przyjaźniami.